Ilona Małek, dobry wieczór. Zapraszam na aktualności. Na początek skrót tematów dnia. Prokuratorskie zarzuty dla byłego prokuratora. Afery podkarpackiej, ciąg dalszy. Pieniądze na nowy sprzęt do leczenia chorych na raka. Kolorowa handlówka jako efekt lekcji patriotyzmu lokalnego. Premiera na deskach Siemaszkowej, jedna z sześciu w nowym sezonie artystycznym. Były prokurator i doradca kilku ministrów sprawiedliwości, Zbigniew N., usłyszał dziś prokuratorskie zarzuty. Wczoraj został zatrzymany przez CBA w Rzeszowie w związku z tzw. aferą podkarpacką. Jest podejrzany o powoływanie się na wpływy w różnych instytucjach państwowych i pośredniczenie w załatwianiu różnych spraw w zamian za korzyści majątkowe i osobiste. Grozi mu do 8 lat więzienia. Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Katowicach, prowadzący śledztwo w sprawie tzw. afery podkarpackiej, postawił Zbigniewowi N. cztery zarzuty, wszystkie o charakterze korupcyjnym. Dotyczą one przede wszystkim powoływania się na wpływy w różnorodnych instytucjach państwowych, pośredniczenie w załatwieniu różnorodnych spraw w tychże instytucjach oraz ułatwiania wręczenia korzyści osobom publicznym w zamian za ich pośredniczenie w załatwianiu różnych spraw. W zamian za, jak określa to prokuratura, korzyści majątkowe i osobiste. Pan Zbigniew N. osiągnął korzyść majątkowej w wysokości około 450 tysięcy złotych. Na tą kwotę składa się gotówka, alkohole, paliwo, ale również opłata za pobyty wakacyjne, za pobyty w hotelach, za bilety lotnicze. Postawienie zarzutów było możliwe dzięki decyzjom Sądu Dyscyplinarnego Prokuratury Krajowej. To on zgodził się najpierw na uchylenie prokuratorskiego immunitetu Zbigniewa N., a wczoraj na zatrzymanie i aresztowanie. Były prokurator został zatrzymany wczoraj w Rzeszowie przez katowickie CBA. I właśnie w Katowicach zostały mu przedstawione zarzuty. Grozi mu do 8 lat więzienia. A Zbigniew N. to kolejny z ponad 40 podejrzanych w tzw. aferze podkarpackiej, czyli sieci korupcyjnych powiązań ludzi polityki, biznesu i administracji. Dotychczas zarzuty w śledztwie prowadzonym przez CBA i Prokuraturę Krajową usłyszeli m.in. były szef podkarpackiej Platformy Obywatelskiej Zbigniew R. oraz były poseł PSL Jan Bury. Śledztwo w sprawie afery podkarpackiej toczy się od 3 lat. W listopadzie 2013 roku wszczęto je pod kątem nadużycia uprawnień przez członków zarządu elektrowni Kozienice i funkcjonariuszy publicznych w związku z postępowaniem przetargowym. W sprawę miał być zamieszany Jan Bury z PSL, ówczesny wiceminister skarbu odpowiedzialny za energetykę. Szybko okazało się, że zasięg afery jest znacznie większy. Do dziś na liście podejrzanych w wielowątkowym śledztwie jest już ponad 40 osób. Obok byłego szefa Ludowców również były przewodniczący Platformy Obywatelskiej Zbigniew R., któremu prokuratura zarzuca powoływanie się na wpływy w resorcie infrastruktury w zamian za łapówki. W kręgu podejrzanych są też dwaj przedsiębiorcy, Paweł K. oraz Marian D. Zdaniem śledczych to właśnie ten drugi odgrywa w aferze podkarpackiej główną rolę. Śledztwo doprowadziło do ustalenia, że inicjatorem tego korupcyjnego procederu był właśnie Marian D., który albo wręczał korzyści majątkowe, albo ich obietnice, czyli łapówki, albo usiłował wręczyć łapówki. W ten sposób biznesmen chciał uzyskać korzystne dla siebie albo dla innych decyzje, które były podejmowane w wyniku łamania prawa. Tak prokuratura krajowa opisywała jego korupcyjną działalność 3 miesiące temu. Chodziło m.in. o wpływanie na toczące się postępowania karne, postępowania sądowo-administracyjne, postępowania podatkowe, załatwienie nominacji na urząd sędziego, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu adwokackiego, uzyskanie wielominowego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zdaniem prokuratury krajowej na podobnej zasadzie były szef PSL na Podkarpaciu miał przyjąć od Mariana D. około 900 tysięcy złotych łapówki. Wśród korumpowanych i kuszonych obietnicą korzyści majątkowych, którzy już zasiedli na ławie oskarżonych, są także ksiądz Robert M., były proboszcz Katedry Polowej Wojska Polskiego i Edward B., były szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Na wydłużającej się liście osób, które usłyszały już zarzuty w aferze podkarpackiej, znajduje się również Anna H., była prokurator apelacyjny w Rzeszowie, która miała przyjąć od Mariana D. łapówki w kwocie ponad 170 tysięcy złotych, w tym drogiego alkoholu i usług budowlanych.
I zmieniamy temat. Sprzęt wartości ponad 12 milionów złotych trafi do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Nowy tomograf i akcelerator, czyli urządzenie do ratujących życie chorym na raka naświetleń, zastąpią te już wysłużone, coraz bardziej awaryjne. Pozwolą na jeszcze bardziej nowoczesne leczenie i diagnostykę, co w przypadku chorób nowotworowych trudno przecenić. Ponad 11-letni dziś tomograf, gdy trafił do rzeszowskiego szpitala, był najnowocześniejszym tego typu urządzeniem w regionie. Ale kilkanaście lat to w diagnostyce obrazowej prawie epoka. Do tego był intensywnie wykorzystywany. Codziennie po kilkanaście godzin, a często także, gdy szpital ma ostry dyżur w nocy. Andrzej Skoczylas, który na co dzień dba w szpitalu o stan techniczny takich urządzeń, przekonuje, że najwyższa pora na zmianę. Robił rocznie około 15 tysięcy badań i niestety to wszystko ma wpływ na jego stan techniczny. Awarie zdarzają się już coraz częściej i coraz trudniej jest utrzymać ten aparat sprawności. Coraz zdarzają się sytuacje, które powodują konieczność zatrzymania, zmiany kolejki badań po to, żeby móc usuwać zaistniałe awarie, co niestety również ma wymiar ekonomiczny, to wszystko kosztuje. Wymiana tomografu, podobnie jak 13-letniego akceleratora, czyli urządzenia do radioterapii, będzie możliwa dzięki pieniądzom z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. To właśnie z niego szpital zdobył ponad 10 milionów złotych. Wygrywając konkurs, co nie było takie oczywiste, bo na przykład chętnych na dofinansowanie do tomografu komputerowego było 40 szpitali dokładnie, natomiast beneficjentów jest tylko 7. Nowy sprzęt to, jak przekonują lekarze, nowe możliwości, związane głównie z nowoczesnym i precyzyjnym diagnozowaniem chorób onkologicznych, głównie płuc. Planujemy wykonywać również zabiegi interwencyjne. Mam tutaj na myśli diagnozowanie guzków, które bardzo często się wykrywa w trakcie rutynowych badań. I bardzo często mamy problem określić, czy guzek jest łagodny, czy złośliwy. I ten aparat nowy umożliwi nam bardzo precyzyjne pobranie materiału z guzka i określenie, czy guzek jest łagodny, czy złośliwy, co jest bardzo taką istotną informacją. W przypadku nowego akceleratora ważne jest to, że umożliwi on zastosowanie u chorych niemal wszystkich rodzajów radioterapii. A to ma ogromne znaczenie, także dlatego, że liczba pacjentów onkologicznych wciąż rośnie. W województwie podkarpackim ostatnie rejestry, które są kompletne za rok 2014, pokazały 9,5 tysiąca nowych zachorowań, natomiast analogiczne rejestry z roku 2004, czyli 10 lat wcześniej, 6800, więc jeżeli byśmy przyłożyli te dwie liczby, to jest 40% wzrost. Szpital ogłosił już przetarg na zakup nowego sprzętu, tak aby jeszcze w tym roku urządzenia trafiły na oddziały. Pierwsi pacjenci będą mogli z nich skorzystać w pierwszej połowie przyszłego roku. Tłumy ludzi na bazarach, targach i w sklepach przy cmentarzach. Klienci szukają chryzantem, sztucznych kwiatów, zniczy. Do tego zamawiają usługi czyszczenia grobowców. W tym roku to wydatek rzędu kilkuset do nawet tysiąca złotych. Handel przed wszystkimi świętymi ruszył już na dobre, choć do 1 listopada pozostało jeszcze półtora tygodnia. W kwiaciarniach posypały się też zamówienia na wiązanki, a nawet całe dekoracje grobów. Wiele osób woli zapłacić za kompletną usługę, bo oszczędza czas. Na wybór czegoś szczególnego jest jeszcze trochę czasu. To zależy, bo będą i żywe, ale sztuczne, ja wiadomo, że... bardziej szukają klienci teraz sztuczne. No, bo będą się trzymać, prawda, potem, tak. Czy przez zimę. Jakieś kwiatów sztucznych, ładnych. Naturalne kwiaty, chryzantemy. Jak tradycja. Jak co roku, tak. Wśród setek gotowych dekoracji wiele to bukiety, wiązanki i kosze kwiatów wykonane na specjalne zamówienie. Ludzie przyjeżdżają po nie z daleka, przy okazji odwiedzania na Podkarpaciu grobów swoich bliskich. Z Przemyśla, z Warszawy miałam klientkę, że ładne w Rzeszowie robią stroiki. Sztuczne, a przez to wytrzymałe dekoracje sprzedają się w każdej ilości, mimo że trzeba na nie wydać nawet powyżej 100 zł za sztukę. Tańszą ofertę stanowią kwiaty suszone, plecione w kształcie kół, serc czy krzyży. A najbardziej to schodzą te wianki, bo są takie oryginalne. Nie jest takie oklepane, tylko jest oryginalny wianuszek. Za kilka lub kilkanaście złotych można kupić drobne, żywe kwiaty, odporne na przymrozki. Jednak zakupy przy okazji wszystkich świętych słono kosztują, bo kupujemy wiele rzeczy naraz. Jaki to będzie wydatek w tym roku na groby? Bardzo dużo. Wszystkich trzeba odwiedzić. 8 grobów, 8 albo 9.
No, to, tak, to jest wydatek, jest wydatek. No, z takich krewnych, znajomych. 400 zł na pewno, najmniej. Przy rzeszowskich cmentarzach znicze można kupić w cenie od 1 do 40 zł. Można też zamówić usługę porządkowania i czyszczenia rodzinnych grobów w cenie od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Wiele takich firm ruszyło właśnie do pracy, a oferty można znaleźć na stronach internetowych. Do sezonu sprzedaży chryzantem gotowi są też podkarpaccy ogrodnicy. Gospodarstwo ogrodnicze w Muninie koło Jarosławia przygotowało kwiaty w kilkunastu kolorach. Żeby zakwitły właśnie teraz, trzeba było posadzić je w lecie i sterować ich wzrostem. Z takich nowości to jest w tej chwili ta jukocytrynę, taka cytrynowa, drobna kwiatego, jest Santos, Monverde. Mamy też odmianę Husan. Są to takie haczyki, które już od kilku lat produkujemy. Opieramy się też na odmianach takich sprawdzonych. Drobno, średnio i wielokwiatowe chryzantemy na Podkarpaciu można kupić w cenie od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Trwa akcja Światełko Pamięci dla Łyczakowa. Jej wielki finał 27 października, gdy w siedzibie naszej redakcji będziemy pakować znicze zbierane przez mieszkańców Podkarpacia, ale też, jak się okazuje, Małopolski, Lubelszczyzny i Dolnego Śląska. Im więcej uda się zebrać, tym więcej polskich grobów we Lwowie rozbłyśnie nimi 1 listopada. Akcja trwa i jak zwykle liczymy na Państwa wsparcie. Beata Wolańska. Biało-czerwone znicze dla Lwowa są zbierane w całym regionie. Wiemy na pewno, że do akcji jak co roku przyłączyli się m.in. mieszkańcy powiatu lubaczowskiego, Mielca, Krosna, Sanoka i oczywiście Rzeszowa. Można by długo wymieniać, bo codziennie dostajemy kolejne informacje o tym, że znicze zbierają kolejne osoby, samorządy, szkoły i przedszkola. Akcja jak co roku przekroczyła też granice województwa. Zbiórka trwa m.in. w Żarach w województwie lubuskim. Mieszkańcy tej miejscowości, z których wielu pochodzi właśnie z Kresów, są przekonani, że to ważny dowód pamięci o pochowanych na lwowskich cmentarzach Polakach. Znicze zbiera m.in. Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze imienia Orląt Lwowskich i lekarze ze 105. Kresowego Szpitala Wojskowego właśnie w Żarach. Wielu z tutaj żyjących nie zna grobów swoich ojców, swoich bliskich i zapalając znicz symboliczny, zapalamy tak, jakby to na grobach swoich najbliższych. W ubiegłym roku tylko w Żarach udało się zebrać ponad 3,5 tysiąca biało-czerwonych zniczy. W ramach całej akcji koordynowanej przez Telewizję Rzeszów 25 tysięcy. W tym roku liczymy na co najmniej tyle samo, a być może jeszcze więcej. Wielki finał akcji Światełka Pamięci dla Łyczakowa 27 października, czyli w najbliższy czwartek w siedzibie Telewizji Rzeszów przy ulicy Kopi 106. Będziemy czekać na Państwa przez cały dzień. A następnego dnia wszystkie znicze zawieziemy do Lwowa na cmentarz Łyczakowski, cmentarz Janowski i cmentarz Orląt. Wcześniej część zniczy rozdamy też Polakom, m.in. ze Strzelczysk, Mościsk, Pnikuta czy Gródka Jagiellońskiego. Bo chcemy, aby jak najwięcej światełek pamięci zapłonęło na polskich grobach. Bo właśnie o to w tej akcji chodzi. Teraz uczniowie gimnazjum z podłańcuckiej Handlówki w akcji. Pomalowali trzy przystanki autobusowe i przygotowali oznaczenia kilkudziesięciu przysiłków. Przy okazji dowiadując się, skąd wzięły się ich tajemnicze dziś nazwy. A wszystko to w ramach projektu Młodzi dla Handlówki, którego pomysłodawcą jest sołtys wsi. To najlepszy sposób na ich zaangażowanie w życie miejscowości i budzenie lokalnego patriotyzmu. Zaczęło się od przystanków autobusowych. W Handlówce są ich trzy. Starsi mieszkańcy je wyremontowali, uczniowie miejscowego gimnazjum zajęli się dekorowaniem według własnych pomysłów. Na tym na przykład namalowali owocowy sad pod błękitnym niebem. Wyszło około 22 godzin, także soboty zarywaliśmy. Chyba dobrze wyszło to, bo ludzie mówili, że bardzo ładny ten przystanek. Dwa kolejne także są kolorowe i oryginalne. Młodzi artyści zdecydowali, że ozdobią je. Rowerzysta, wilk i tajemnicze twarze. Chodziło nam o to, żeby młodzi ludzie mieli świadomość, że Handlówka też jest ich miejscowością, że mają możliwość kształtować tą przestrzeń publiczną, robić to trochę właśnie w swoim stylu, może nietypowym, ale właśnie ich stylu, tak jak im się podoba. I efekty tego są takie, że możemy dzisiaj się pochwalić ładnymi przystankami. Co najważniejsze, są one bardzo szanowane przez młodych ludzi. Poza przystankami pojawiło się także oznakowanie wszystkich przysiłków Handlówki, a tych jest kilkadziesiąt. To bardzo ułatwiło życie mieszkańców i przyjeżdżających do wsi. Zadaniem uczniów było opisanie, skąd wzięły się często tajemnicze dziś nazwy, jak filia, kisałówka, skotnik czy doły.
Na przykład ja mieszkam w przysiłku Chyrów. Nazwa pochodzi być może od starocerkiewno-słowiańskiego wyrażenia chory, albo ktoś, kto tam mieszkał, wyjeżdżał do pracy do Chyrowa. Dla mnie to było bardzo interesujące, ponieważ mogłem się dowiedzieć, skąd pochodzą te nazwy, jacy ludzie tam mieszkają. Pomogły źródła historyczne i spotkania z najstarszymi mieszkańcami. Wszystko, czego uczniowie się dowiedzieli, a także napisane przez nich wiersze o swojej wsi, znajdą się w specjalnej publikacji. To najlepszy sposób na budzenie lokalnego patriotyzmu, mówią opiekunowie uczniów. Kocham to miejsce, pracuję dla ludzi, którzy tutaj mieszkają i bardzo piękną inicjatywą jest to, że możemy dla Handlówki coś wspólnie zrobić i dorośli, i młodzież, i to jest niezwykłe. Projekt Młodzi dla Handlówki finansowo wsparła fundacja jednego z banków i miejscowi sponsorzy. Kolejna edycja już w przyszłym roku. Ma zostać rozbudowana trasa rowerowa prowadząca przez wieś, a także powstać folder turystyczny i logo Handlówki. Pogorzelisko to jedna z sześciu premier, które w tym sezonie artystycznym Teatr imienia Wandy Siemaszkowej proponuje swoim widzom. Spektakl w reżyserii Cezarego Ibera zobaczymy już w sobotę. Będzie to też rzeszowska wizytówka podczas Festiwalu Nowego Teatru. Pogorzelisko to spektakl o mrocznej stronie prawdy. W wieku 60 lat umiera Nawal Marwan. Kobieta pozostawia testament i prośbę, by jej dorosłe już dzieci odnalazły swojego ojca i nigdy niepoznanego brata. Ich podróż na Bliski Wschód przynosi prawdę o skrywanych przez matkę sekretach. Zdaniem Ławada, żeby znaleźć wyjście, trzeba najpierw dojść do prawdy, trzeba ją objawić. Na przykład poszukać korzeni tego zła, korzeni swojego życia. Sztuka Wajdiego Muawada to mocne, a zarazem poetyckie świadectwo niezatartych blizn. Bohaterka jest symbolem cierpiących kobiet tej części świata, ich niezłomności i woli przetrwania. Dawno takiego teatru w Rzeszowie nie było, bo tekst jest bardzo brutalny. Mimo tego, że jest napisany pięknym poetyckim językiem, to jednak treści, które zawiera, są straszne, tak jak wojna. Spektakl reżyseruje Cezary Iber. Od kilku lat jego nazwisko wymieniane jest wśród najważniejszych twórców we współczesnym polskim teatrze. Ma swój wyjątkowy styl i świeże spojrzenie na opowiadane historie. Lew na ulicy, prezentowany podczas ubiegłorocznego Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszowie, jest tego najlepszym przykładem. Dziś podzielił się pomysłem na interpretację sztuki, która 6 lat temu miała też premierę na wielkim ekranie za sprawą reżysera Denisa Villeneuve. Ta sztuka dotyka mnie osobiście, czytam ją i czuję pewne bolączki i strachy, przed którymi jestem konfrontowany w dzisiejszych czasach i myślę, że wiele osób będzie w stanie skonfrontować się z tym. Premiera Pogorzeliska w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej odbędzie się 22 października. Kolejną okazją, by usiąść w teatralnej przestrzeni, ma być Festiwal Nowego Teatru, który rozpocznie się 18 listopada. A w grudniu w repertuarze placówki pojawi się kolejny spektakl, tym razem Beze mnie w reżyserii Tomasza Zimmermana. W aktualnościach to wszystko. Za chwilę prognoza pogody, a w niej Adam Bienia sprawdzi, kiedy w końcu możemy liczyć na poprawę pogody. Do zobaczenia.